Widzowie, na i wita w kolejnym odcinku. Przy niedzieli zrobimy sobie znowu przegląd książki, ponieważ chwilę już nie było na moim kanale żadnego odcinka o pozycjach wydawniczych, które pomagają mi w pracy elaboranta i strzelca, i ogólnie w całym tym strzeleckim hobby, dlatego chciałem Wam pokazać dzisiaj książkę, która można powiedzieć przez te kilka czy kilkanaście lat już, które funkcjonuje od pierwszego wydania, stała się pewnego rodzaju biblią dla osób zajmujących się elaboracją amunicji, a jest to książka pod tytułem Amunicja i jej elaboracja. Praktyczny poradnik Jerzego Monta. Jest to nowe wydanie tej książki, ponieważ pierwsza jej wersja pojawiła się. No niestety nie wiem, może zobaczę w podpisie, napiszę, ale wydaje mi się, że, że chyba około 2005-2006 roku. W każdym razie ta wersja, oprócz odnowionej oprawy, tak jak widzicie, w nowej formie wydawniczej, jest uzupełniona o nowe kalibry, trochę więcej narzędzi. E, ogólnie tekst został poddany nazwijmy to w pozytywnym takim znaczeniu liftingowi. E, ta książka jest e, częścią takiego, można powiedzieć, cyklu. E, to są trzy książki pana Ace Monta, czyli e, wspomniana już amunicja i elaboracja. Celność broni strzeleckiej i balistyka dla snajperów. To są trzy pozycje, które ja posiadam w swojej, w swojej bibliotece pana Ismonta. Dwie, dwie pozostałe jak najbardziej są również bardzo wartościowymi i ciekawymi wydawnictwami, ale dzisiaj tylko taki sygnał, że istnieją. Przy jakiejś okazji na pewno do nich wrócimy. Natomiast amunicja i jej elaboracja. Można powiedzieć, że źle się stało, że ja na tę książkę trafiłem tak późno, ponieważ myślę, że o co najmniej rok ten zdobycie przeze mnie tej pozycji było spóźnione w stosunku do początków moich elaboracyjnych, elaboracyjnych doświadczeń. Ta książka ja do niej czasami wracam. Zresztą tutaj widać, bo już niestety narożniki są tu od spodu lekko wygniecione w niej, ponieważ po prostu aktywnie aktywnie konsultuję się z tą książką w przypadku różnych procesów i procedur. I jeżeli dostałbym ją mówiąc krótko wcześniej, czyli na początku mojej elaboracyjnej kariery, to podejrzewam, że oszczędziłbym sobie. E, może nie tylu błędów dlatego, że całe szczęście udało mi się nie popełnić wielu katastrofalnych błędów jeżeli chodzi o, o elaborację na pewno nic mi nie zdążyło wybuchnąć nic mi nie rozerwało e, nie zagwoździłem pocisku w lufie i tak dalej natomiast e, wiele dość... E, jakby wiele informacji zdobywanych metodą, e, no powiedzmy sobie prób i błędów, czy, czy wielogodzinnych, nocnych y, sesji poszukiwania danej informacji w internecie, e, no po prostu ta książka by mi na pewno oszczędziła sporo czasu i, i wysiłku. Także jeżeli e, mielibyście taki pomysł, że zabieracie się dopiero za elaborację amunicji, na pewno jest to pozycja, która bardzo wiele rzeczy Wam uporządkuje. A co się w niej znajduje? Przede wszystkim ona jest podzielona na tak Sekcje, i teraz znowu, wybaczcie, jeden z, jeden z czytelników, czy jeden z widzów e, napisał mi w komentarzu taki zarzut, że ja za szybko te kartki przerzucam w tych, w tych moich przeglądach książki. E, ja oczywiście spróbuję zrobić to w nieco bardziej. Taki powiedzmy spokojny sposób, Natomiast też no musicie mieć na względzie, że ja nie mogę po prostu prze przekartkować całej książki na wprost kamery, dlatego, że no, naraziłbym się wówczas na zarzut, że, że de facto w swoim materiale dokonałem skopiowania cudzej własności intelektualnej. Także Także też jakby pamiętajcie o tym, że, że przegląd książki, Czyli wskazanie jakby y, y, pewnych elementów, które się znajdują i ogólna ocena jej wartości. To nie jest to samo, co po prostu przekartkowanie całej książki przed kamerą. Także musicie mi wybaczyć, jeżeli, jeżeli, na, tego typu, jeżeli na tego typu materiał liczyliście, no to niestety to się w pewnym słowa znaczeniu stać nie może. Natomiast na pewno postaram się jakby robić to trochę staranniej. Jeżeli chodzi o zawartość książki, wracając do kontentu, ona jest bardzo systematycznie zorganizowana. To znaczy autor zaczyna od omówienia, Przede wszystkim wszystkich komponentów amunicji strzeleckiej, czyli co to jest łuska, jak się dzielą ładunki miotające, spłonki, pociski, to wszystko jest z wielką systematyką omówione, włącznie z procesem produkcji, który jak się okazuje czasami pozwala wiele rzeczy zrozumieć, tak? Na przykład różnice w sposobie wytwarzania pocisków, czy płaszcz jest zamykany od spodu, czy płaszcz jest zamykany od części wierzchołkowej, jaki to ma następnie wpływ na, na parametry. Takiego pocisku. E, autor podejrzewam, że nawiązał bardzo dobrą współpracę z fabryką amunicji GGG, czyli czegoś, z czego strzelcy w szczególności strzelający e, z 556, bo to jest bardzo popularny u nas w kraju produkt, na pewno dobrze znają. E, pozwolono w fabryce wykonać bardzo wiele zdjęć i. I dokumentacji technicznej, jakby uwidocznić w tej książce, ponieważ tu gdzieś w jednym miejscu autor się tym chwali. E, bardzo fajny materiał. Naprawdę rzadko widuje się e, tak dokładnie przedstawiony proces produkcji amunicji e, i składania jej z poszczególnych komponentów. Także to, jeżeli chodzi o rozdział dotyczący e, samej budowy amunicji i sposobów, w jaki ona jest fabrycznie składana, to też jest interesujące, ponieważ w momencie, kiedy zobaczycie, jak amunicja budowana jest w fabryce, e, to myślę, że będziecie lepiej. Świadomi e, jakie ograniczenia, ale też e, szanse stoją przed Wami, wytwarzając amunicję samodzielnie, ręcznie ją elaborując, ponieważ e, są e, oczywiście pewne rzeczy, których nie da się zrobić, tak jak w fabryce, ale są też pewne obszary, e, które zdecydowanie można zrobić lepiej niż jest to robione w produkcji masowej. Także to jest pierwszy dział systematyka elementy e, amunicji broni strzeleckiej. E, drugi rozdział, to jest chyba jeden z najobszerniejszych rozdziałów e, tej książki to jest omówienie wszystkich. E, tu były jeszcze prochy, pociski, e, pociski toczone, pociski odlewane, pociski lakierowane, pod pokrywanie pocisków. E, Pastami molibdenowymi, i drugi najbardziej obszerny chyba rozdział, jest to rozdział dotyczący narzędzi używanych do elaboracji. Jeżeli przypomnicie sobie moje poradniki o, o początkach elaboracji, te moje, te, te, te moje nazwijmy to instruktarze są takie bardzo estetyczne. To znaczy, ja pokazuję absolutne minimum narzędzi, którymi można się posłużyć, żeby wyelaborować amunicję. Natomiast autor. E, pokazuje, e, robi to zupełnie odwrotnie, to znaczy on pokazuje Wam pełne maksymalne spektrum e, narzędzi, którymi można się posłużyć, od najprostszych aż po najbardziej zaawansowane. Wszystkie rodzaje matryc, matryce standardowe, matryce mikrometryczne, matryce e, urządzenia, do scalania i rozcalania amunicji artyleryjskiej. Tutaj takie przykłady są również e, prasy progresywne, e, sposoby osadzania pocisków, wszystkie możliwe e, sposoby e, odmierzania prochu, również zostały tutaj omówione, jak również wszelkie akcesoria, które możecie potrzebować do elaboracji. Tacki, e, pady do smarowania usek, e, trymery, e, piny, sposoby opracowywania, czy też narzędzia, póki co w tym rozdziale, narzędzia do opracowywania gniazd usek, szczególnie jeżeli są to gniazda typu krympowanego, czyli zagniatanego, takiego jak w amunicji, w amunicji wojskowej i nie tylko. Jest oczywiście, bardzo daje się wyraźnie zauważyć, iż autor um, aktywnie posługuje się narzędziem Quickload, którym ja również w swojej pracy się posługuję, jak również jest tu całkiem spora wzmianka o urządzeniach typu Labradar. Także tutaj są, nazwijmy to ja oczywiście jestem amatorem, autor jest profesjonalistą i wykładowcą z zakresu amunicji, także na pewno to, co tutaj napisał ma bardzo dużą wartość, natomiast, no jak widać, nie jest to tak, że jest to, jest to podręcznik z gdzieś tam książkowej, akademickiej wiedzy z uczelni wojskowych w PRL-u, tylko jak najbardziej aktualny stan wiedzy, aktualne narzędzia, aktualne komponenty, w szczególności właśnie w tym drugim wydaniu, które, które się pojawiło, te, te tematy zostały zaktualizowane. Także to jest rozdział, jeżeli chodzi o narzędzia. Jako ciekawostkę, chciałem pokazać Wam jeszcze coś, w co być może trudno uwierzyć, ale te miedziane plastry z takimi wytoczeniami, rozwierceniami, które tutaj mam na stole, to jest, uwierzcie lub nie, pierwsza matryca elaboracyjna, którą samodzielnie wykonałem. To jest matryca, na której odspłonkowywałem i spłonkowywałem naboje. To jest matryca, można to nazwać E, saizująca, czyli formująca e, łuskę 9 mm, bo do takiej amunicji to służyło, za pomocą tych prymitywnych narzędzi, udało mi się e, zaelaborować pierwsze egzemplarze amunicji 9x19 i wyobraźcie sobie, że one wszystkie zadziałały, e, wszystkie poleciały, wszystkie doleciały do celu, żaden nie eksplodował, nie rozerwało łuski ani komory. Także e, to jest taki przykład jakby ekstremalny jak ewoluowało moje elaboracyjne hobby, ponieważ no ja byłem bardzo zdeterminowany jeszcze wówczas posiadając bardzo ograniczone środki na, na, na tego typu działalność i wymyśliłem sobie, że być może będę w stanie zrobić to no, po prostu w sposób taki nazwijmy to garażowy, tak? To się udało, oczywiście nikomu nie polecam, ja sam Prawdopodobnie przy tym wszystkim, co wiem dzisiaj, e, nie zdecydowałbym się drugi raz na użycie tego typu narzędzi. Natomiast w książce pana jest monta, oczywiście, e, tak, e, tak prymitywnych e, elementów nie znajdziecie. E, także to jeżeli chodzi o rozdział e, narzędzia. W kolejnym rozdziale e, są omówione. Pozwol, po, pozwólcie sobie, że wrócę. W kolejnym rozdziale. E, Zastanawiam się, dlaczego on został umieszczony jakby na początku całego tego, te, tego cyklu dotyczącego czynności. E, wykonywanych przy elaboracji są to objawy nadmiernego ciśnienia w amunicji. E, wydaje mi się, że to zostało zrobione e, może nie tyle, żeby czytelnika nastraszyć, ale żeby wzmóc jego uwagę, że wszystko to, co będzie roz, e, omawiane w dalszych rozdziałach, po prostu e, no, należy traktować to z bardzo dużą starannością, ponieważ e, no, w tym rozdziale ewidentnie ujawniono konsekwencje, co może się stać, jeżeli ta nasza elaboracja będzie prowadzona w sposób niestaranny, nie będą zachowane odpowiednie warunki naważek prochowych, opracowywanie gniazd spłonek, w odpowiedni sposób opracowywana łuska i tak dalej. Także tak wygląda kolejny rozdział dotyczący nadmiernego ciśnienia i w rozdziale 5 mamy niezwykle interesującą część dotyczącą dopracowywania czyli optymalizowania parametrów elaboracji tak by żeby uzyskiwać jak najbardziej odpowiednie parametry są to zarówno parametry jeżeli chodzi o celność czy precyzję tak wykonania amunicji powtarzalność prędkość wylotową one wszystkie zostały tutaj omówione autor generalnie skupia się na amunicji karabinowej Eee, także, y, ale nie, nie pomija również tematów związanych z amunicją pistoletową, ponieważ ja osobiście zaczynałem od amunicji pistoletowej. Eee, mi się wydawało, że to jest jakby logiczne, logiczna kolejność, ponieważ oczywiście. Elaboracja amunicji pistoletowej jest mniej wymagającą czynnością. Natomiast, no tutaj w tej książce, jakby nacisk położony jest na karabiny i na amunicję, które, które, które nią strzelają. Także, także nie bądźcie zaskoczeni. Dobór wielkości ładunku prochowego. I następnie od rozdziału szóstego mamy omówione. Wszelkie, wszelkie jakby występujące we wszystkich wariantach etapy e, elaborowania amunicji, począwszy od inspekcji usek, począwszy od, e, poprzez ich czyszczenie, przygotowanie, e, przygotowanie narzędzi, kalibrowanie matryc, trymowanie usek, kieszonka na spłonkę. E, przykłady uszkodzeń spłonek w wyniku nieprawidłowo prowadzonego procesu osadzania Dosyć śmiesznie, ponieważ na jednym ze zdjęć tutaj to zdjęcie po lewej stronie, tu które wskazuje je czubkiem naboju, wypada na nim bardzo podobne uszkodzenie, jak niedawno mi zdarzyło się w wyniku nieprawidłowo utrzymywanej, czy niewyczyszczonej matrycy. Także jak widać autor z niejednego pieca chleb jadł i, i jakby ma spore doświadczenie. No, jak to mówią, ludzie uczą się najlepiej na błędach, i na pewno widać, że autor tych błędów popełnił na tyle dużo, że jest w stanie o tym mówić, porządkować to i w sposób systematyczny uświadamiać innych użytkowników broni. O, o tym, co mogą zrobić lepiej i, i, i sprawniej, żeby takich błędów, jakie tutaj zostały uwidocznione, po prostu nie popełniać. E, wciskanie spłonek, e, również całkiem spory rozdział, który mówi o tym, jak zrobić to prawidłowo. E, książka opatrzona jest szeregiem ostrzeżeń, to znaczy autor bardzo na poważnie bierze sobie bezpieczeństwo. One są albo w takich ramkach, albo są wytłuszczone. E, chodzi o pracę, na przykład w, w, w sprzęcie ochronnym okulary, ewentualnie ochroną. Słuchu. Eee, kolejny rozdział, czyli mamy już zasypywanie prochu, eee, produkcja pocisków. To jest rozdział, który na pewno zainteresuje osoby, które m, mają ochotę tworzyć pociski do amunicji o parametrach, y, zarówno o parametrach y, niespotykanych, czy też trudno dostępnych w handlu, y, jak i osoby, które po prostu y, pragną. Y, Produkować amunicję bardziej ekonomicznie, czyli, czyli samodzielnie wytwarzać do niej pociski, czyli odlewanie pocisków, jak takie pociski później obrabiać, e, jak utwardzać pociski z miękkiego ołowiu, smarowanie. No, jest, jest to naprawdę bardzo bogate kompendium. E, I mamy tutaj e, na samym końcu, ostatnią, ostatnią częścią tej książki są tabele elaboracyjne, czyli to są takie wykazy. E, które e, zawierają powiedzmy zalecane e, zalecane parametry do kilkunastu kilkunastu kilkudziesięciu kalibrów e, amunicji pistoletowej i karabinowej. Jest to część tego opracowania, która, znaczy, nie chciałbym powiedzieć, że ona nie ma wartości, natomiast oczywiście dobrym zwyczajem jest, jak, jako taki podręcznik, żeby sobie zerknąć i zobaczyć, czy z grubsza, nie wiem, znajdujemy się, wyliczyliśmy sobie na ważkę, czy ona z grubsza wypada nam, powiedzmy, w zakresie takim przewidzianym dla danej amunicji. Jest to oczywiście bardzo fajne. Natomiast, akurat w tym zakresie, ponieważ producenci dosyć często aktualizują e, dane dotyczące naważek i kombinacji łusek, e, sponek prochów i pocisków. To tutaj fajnie jest jakby pamiętać, że e, te, ta część tego wydawnictwa jakby stosunkowo najszybciej będzie się dezaktualizować. Więc w przypadku wątpliwości, po prostu warto sobie zerknąć do tabel, które są dostępne na stronach producentów. Natomiast, jako takie szybki, szybkie sprawdzenie, na pewno one w jakiś tam sposób mogą się przydać. Także tak wygląda drugie wydanie książki Jerzego, pana Jerzego Ejsmonta: Amunicja i jej elaboracja. Bardzo polecam to wydawnictwo. Tak jak wspomniałem, jeżeli chcecie zacząć. Przygodę z elaboracją, super pomysłem jest przeczytanie sobie tej książki, zanim w ogóle zaczniecie jeszcze zbierać sprzęty, materiały, urządzenia do elaboracji. Ja, tak jak mówię, tego nie zrobiłem i kosztowało mnie to sporo, sporo wysiłku i, i jakby no, nieudanych doświadczeń, również. Także jest to na pewno dobry pomysł, ale i dla doświadczonych elaborantów. Również wiedza zawarta w tej książce i parę trików, które, które udało mi się w niej przeczytać, są naprawdę bezcenne. Myślę, że w kolejnej części opowiem Wam o kolejnej książce pana Ismonta, czyli Balistyka dla Snajperów. To jest też bardzo fajne opracowanie, które mówi zarówno o. Traktuje zarówno o balistyce wewnętrznej, balistyce, yy, yy, balistyce terminalnej, balistyce zewnętrznej, wszystkimi parametrami, którymi możemy w cudzysłowie regulować, żeby mieć wpływ na, na to, jak pocisk leci i jak zachowuje się po dotarciu do celu. Także yy, tak wygląda książka pana Ismonta Amunicja i jej elaboracja. Na tym yy, się dzisiaj z wami żegnam i do usłyszenia.